Prosimy, Panie, o powiew Twego Ducha, by dotykał naszych serc, byśmy się mogli wsłuchać w Twoją dobrą nowinę. Przyjmijmy słowo Ewangelii. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: w domu Ojca mego jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Teraz idę tam, aby przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, to znowu powrócę i zabiorę was do siebie, abyście byli tam, gdzie ja jestem. A znacie drogę tam, dokąd idę. Na co rzekł Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Jezus mu odpowiedział: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Oto sługa Pański. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Tak ufamy, że Duch Święty zaprasza nas, byśmy te słowa się zagłębili, byśmy się nimi pożywili. Co znaczy, że Jezus jest drogą? Te słowa nas odnoszą do tego, co Słowo Boże mówi w liście do Hebrajczyków. Mamy więc, bracia, pewność, że wejdziemy do miejsca świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. List skierowany do synów Izraela i zanurzony w tej kulturze kultów świątyni i tego, jak ona była urządzona. Potrzebujemy przypomnieć sobie, że świątynia w naszym rozumieniu to budynek. Większość powierzchni świątyni w Jerozolimie była pod gołym niebem. To był bardziej plac. To, co nam się kojarzy ze słowem świątynia, miejsce zadaszone nazywano przybytkiem. Tam mało kto wchodził. Na wiele części placu świątynnego wielu nie miało dostępu, a był taki dziedziniec, który był dostępny wyłącznie dla kapłanów. Tam właśnie stał ołtarz i przybytek. A wewnątrz przybytku było miejsce oddzielone zasłoną. To miejsce najświętsze, gdzie kiedyś była arka, na niej cheruby i w przekonaniu Żydów ształa
święta obecność Boga, mówili Szekina. Tu jest podnóżek stóp Bożych. Tu jest Bóg. O takim właśnie wejściu w obecność Boga mówi autor listu do Hebrajczyków. Mówi o takim wejściu, które było dostępne tylko arcykapłanowi raz w roku. A słyszymy, że Jezus otwiera nam taką drogę i to każdemu z nas przez swoją krew. Tam, gdzie była bariera i niemożność dostępu, Jezus otwiera drogę i czyni Boga bliskim, dostępnym. Tak by mogło wydarzyć się spotkanie, świętowanie. Mamy pewność, że wejdziemy do miejsca świętego, bo na to została wylana krew Jezusowa, drogocenna. Ona nam otwiera drogę. Kiedy patrzymy na karty Pisma Świętego, kiedy wsłuchujemy się w słowo, które Bóg kieruje do nas w całej historii zbawienia, możemy odkryć, że tak często Bóg jest tym, który zaprasza do drogi. Zaczynając od tego, którego nazywamy Ojcem w wierze. Tego, który zaproszony wiele miał powodów, żeby nie iść. A jednak błogosławiona ta droga, w którą wyruszył. Tak o tym opowiada nam 12 rozdział Księgi Rodzaju. Pan rzekł do Abrama: wejdź z twojej ziemi rodzinnej, z domu twego ojca, do kraju, który ci ukażę. Miał lata, o których mówi nasze przysłowie, starych drzew się nie przesadza. A Pan Bóg mówi mu: rusz się, pakuj swoje rzeczy i ruszaj na pustynię. Nawet nie powiedział mu dokąd. Jak będziesz na pustyni, to ci pokażę. Wielkie jest zaufanie, jakie miał Abraham do Pana Boga, że wyruszył w tę podróż, która się stała wielką przygodą jego życia i która jest zaproszeniem dla następnych, by wyruszyć w drogę. Tak właśnie mówi Bóg do kolejnych: ruszaj. To obraz życia człowieka, który nie jest w ojczyźnie. Tak właśnie Bóg zwrócił się do Mojżesza, by wyprowadzić lud niewolników i przekształcić ich w lud Boży. W lud, który będzie mógł wejść do swojej ziemi. To uświadamia nam ten stan, w jakim jesteśmy, że potrzebujemy powrócić do domu. Nie jesteśmy w ojczyźnie. Ojczyzna jest tam, gdzie ojciec. A nasza ojczyzna jest w niebie. Całe nasze życie zatem potrzebuje być drogą.
zmierzaniem do domu, do ojczyzny. Dobrze jest się spostrzegać, kiedy różne rzeczy, jakie podejmujemy w życiu, nie są zmierzaniem do ojczyzny, do nieba. Właśnie to zawiera się w słowach, których nauczył nas Pan Jezus, kiedy modlimy się: przyjdź królestwo Twoje. To słowa mówiące o pragnieniu powrotu do domu. Chrześcijanin, człowiek, to człowiek, który tęskni za ojczyzną i właśnie dlatego nieustannie wyrusza w drogę. Ten czas, który już się zbliża, wakacje, to czas podróży. Bardzo często tak jest, że kiedy gdzieś jedziemy, jesteśmy znużeni. Z chęcią zatrzymujemy się w jakimś miejscu, gdzie będzie trochę cienia, może ubikacja, może jakiś stolik, żeby coś zjeść. Zatrzymujemy się w takich miejscach, by odpocząć. I kiedy jest to miejsce urokliwe, słychać tak jak teraz śpiewające ptaki, jesteśmy rozradowani, że właśnie tu siedzimy, a nie w ciasnocie samochodu. Chciałoby się zostać. Warto się spostrzec, że nie po to wyjechaliśmy, żeby siedzieć gdzieś na parkingu po drodze. A wobec takiej pułapki, takiego nieporozumienia, zbyt często w naszym życiu stajemy, że się zatrzymaliśmy, że nie zdążamy tam, gdzie jest cel, ale ucieszyło nas to, co dookoła i zaczęliśmy prowadzić tryb osiadły. To nie jest właściwe dla życia chrześcijanina. On jest wędrowcem. I dlatego jako pomoc otrzymujemy Ducha Świętego, tego, który przychodzi, aby nam przypomnieć: najwyższy czas wyruszyć. To było tak mocne, mocno widoczne, gdy przyszedł Duch Święty do apostołów. To mnie nieustannie zadziwia, porusza moje serce, jak bardzo jest podobna ta sytuacja do tego, co sami przeżywamy, kiedy apostołowie uwierzyli, że Jezus zmartwychwstał, a musiał się natrudzić, żeby ich przekonać. Czasem jak małym dzieciom trzeba było tłumaczyć: no dotknijże, Tomaszu, podnieś rękę, włóż w mój bok, zobaczcie, Duch nie ma ciała i kości tak jak ja mam, ja żyję, macie coś do jedzenia? Wreszcie udało się przekonać, uwierzyli. I co? Wybiegają na ulicę Jerozolimy z dobrą nowiną: Jezus żyje, ludzie, słuchajcie. Nie? Dalej siedzą w wieczerniku. Ich życie ugrzęzło. Duch Święty jest tym, który ich z wieczernika wyprowadza. Czasem
odważę się powiedzieć, wykopuję. W drogę. Czas najwyższy. Potrzebujemy takiego przyjaciela, który powie nam, za bardzo się rozsiadłeś. Nie po to jesteś, aby się zatrzymywać. List do Hebrajczyków mówi nam, że Jezus otworzył nam drogę nową. O tej nowości mówi słowo wypowiedziane ustami Izajasza. Oto ja dokonuję rzeczy nowej. Pojawia się właśnie, czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. To o tej drodze, która jest nowa i prowadzi wygnańców, niewolników do swojej ojczyzny, Izajasz przemawia do tych, którzy zostali wypędzeni z domu i są w babilońskiej niewoli. I zapowiada im powrót, otwarcie nowej drogi, drogi, którą nazywa świętą. Będzie tam droga czysta, którą nazwą drogą świętą. Tamtędy pójdą wyzwoleni. Taką właśnie nową drogę przygotował dla nas Duch Święty. Poprzez Jezusową krew. Ona nam otwiera wejście do miejsca świętego. Nowa droga. A kiedy stajemy wobec tego, co jest nowe, bardzo często odczuwamy obawę. To, co nieznane, niepokoi. I tu mocno do mnie przemawia Boże Słowo, które mówi o naturze Ducha Świętego przychodzącego do nas jak w znaku gołębicy. Nie jest Duch Święty ptakiem. Jest powiedziane jakby gołębica. Unosi się. O takiej rzeczywistości Bożego przebywania z nami, Bożej opieki, mówi Księga Powtórzonego Prawa. To jest słowo mówiące o drodze przez pustynię z Egiptu do ziemi obiecanej. O nieustannej obecności i opiece Boga. Autor biblijny wyraża to w szczególnym obrazie. W 32 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa tak czytamy. Jak orzeł, co gniazdo swe ochrania, nad pisklętami swymi krąży, rozwija swe skrzydła i bierze je na sobie samym, je nosi. Wyobrażam sobie to miejsce, w którym gniazduje orzeł. To nie jest gdzieś przy ziemi, w trawie, ani nawet na drzewie. To jest na skalnym urwisku. To nie 3 centymetry, ani 3 metry, 300 metrów. Tak orły lubią, żeby nie było sąsiadów. Ale dla małego orzełka to stwarza kłopot. Bo kiedy staje na krawędzi gniazda i patrzy w dół, dziękuję, to ja może wrócę tam, gdzie cieplutko i bezpiecznie, to ja już sobie popatrzyłem. Ale orzeł krąży i wywołuje. Nie jesteś po to, żeby siedzieć w gnieździe. Zobacz, możesz latać.
No, no tak, ale ja tego nigdy nie robiłem. Popatrz, jak tam daleko. Ja się boję. Możesz latać, a ja cię nie opuszczę. Z tym właśnie przychodzi do nas Duch Święty, kiedy stajemy wobec rzeczywistości nieznanych, nowych, do których nas zaprasza, wywabia. Rusz się, zrób to, daj się poprowadzić. A ja będę przy tobie, a ja poniosę cię na moich skrzydłach. Jesteśmy zaproszeni, by wchodzić w to, co nieznane, w rzeczy nowe, które otwiera przed nami Bóg. Nowe. Przez to niepokojące. Ale mamy bardzo mocną obietnicę. Nie opuszczę ciebie. Jestem. Mówi autor listu do Hebrajczyków, że Jezus otwiera nam drogę do przybytku, do spotkania z Bogiem obecnym, drogę przez Jego krew, zasłonę Jego ciała. Jest to droga nowa, w której w niepokoju wobec tego, co nowe, wspiera nas Duch Święty, ten, który czyni rzeczy nowe, ten, który do nowego zaprasza. Ta droga jest także drogą żywą, bo ten, który jest drogą, jest także życiem. To droga do życia. To droga z tym, który życie umacnia. Temu właśnie poświęcimy refleksję kolejnej konferencji. Zapatrzmy się w ten obraz drogi otwartej do Ojca. Drogi, która dla Izraelitów była wielokrotnie pozamykana. Zdarza się, że chcąc ładnie przedstawić na filmie scenę ofiarowania, pokazuje się Maryję z Józefem przynoszących Jezusa i składających ofiarę ptaków. Kapłan podchodzi do nich i odbiera. Nie było tak. Maryja z Józefem nie mogła podejść. Pamiętam taki film do schodów. Nie. Maryja została za pierwszą furtką. Dalej kobiety nie mają wstępu. Wszedł Józef. Zatrzymał się na następnej furtce. Tam mógł złożyć w ręce kapłana dar. Dalej kapłan szedł do ołtarza. Te wszystkie bariery są dla nas otwarte. Jako lud kapłański stajemy przy ołtarzu, mamy do niego dostęp bezpośrednio. Mamy dostęp do Bożej obecności do samego nieba. Bo ten, który jest drogą, otworzył nią. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak przez Jezusa. Jego święte imię, Jego najświętszą krew.
Wspatrzmy się w drogę, którą otwiera nam Pan. Droga, która prowadzi do Ojca, która jest miejscem realizacji naszej tęsknoty. Bo choć wszystko dookoła tak piękne, to nie o to chodzi w życiu, by tu się zatrzymać, ale pójść w ramiona Ojca, który czeka z miłością przekraczającą nasze pojmowanie. Uwielbione, błogosławione niech będzie imię Pana, tego, który jest drogą, prawdą i życiem.